Dziękuję. Witam wszystkich. Dziękuję za wasz czas i za to, że jesteście. Dziękuję prowadzącemu. Bardzo dziękuję Weronice, która w imieniu grupy zwróciła się o to, czy mógłbym podzielić się swoim doświadczeniem. Dostałem informację, że mam mówić o programie, co było, co się zmieniło, jak jest teraz i też w kontekście właśnie przede wszystkim przebudzenia duchowego, jak to jest u mnie i jak to rozumiem. Zanim zacznę, to chciałbym bardzo dwie ważne rzeczy przeczytać z tej o właśnie trochę rozlatującej się już Wielkiej Księgi, ale pokazuję to też dlatego, że przez 3 lata ta Wielka Księga była i wyglądała jak książka z księgarni. Nowiutka, tu nawet nie było nic zaznaczone. Po roku zajrzałem, coś zakreśliłem, później odłożyłem. Dzisiaj się prawie, można powiedzieć, już dość mocno rozpada, ale się trzyma. Słyszałem takie zdanie, że z całym szacunkiem do wszystkich innych oczywiście wyznań i tak dalej, ale zdanie tego typu, że dobrego chrześcijanina można poznać po tym, jak wygląda jego Biblia, a trzeźwiejącego alkoholika można poznać po tym, jak wygląda jego Wielka Księga. No i moja, tak jak wspomniałem na początku, była nowiusieńka. No i dlatego się w moim życiu nic nie zmieniało. Dodam i nadmienię, że byłem bardzo wielkim też przeciwnikiem programu. Należałem do takiego grona osób, których też wciąż poznaję, że absolutnie nie, program nie, trzeba samemu. No, na szczęście gdzieś dostałem tą łaskę i bardzo dużo się zmieniło. Zacznę od tych właśnie dwóch rzeczy. Pierwsze to jest zdanie z prowadzenia do 3. wydania na samym dole. Każdego dnia w każdej części świata zdrowienie rozpoczyna się wtedy, kiedy jeden alkoholik rozmawia z innym, dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. I to jest właśnie coś, co teraz będę czynił, bo mi to osobiście bardzo dużo daje. A druga rzecz to jest z rozdziału Wizja Rodziny Przeobrażonej. Największe korzyści odniesie wówczas, gdy będzie eksploatował owe złoże przez całe życie, rozdając swój urobek innym, potrzebującym ludziom. No i to jest właśnie ten urobek, który rozdaję, dostaję za darmo i za darmo muszę oddać. Nie, że mógłbym, albo fajnie by było. Tak jak z chodzeniem na mityngi i działanie w programu. To nie, że mógłbym, albo fajnie by było. No ja niestety, ja chcąc żyć tak, jak teraz żyję i chcąc mieć to, co teraz mam, no to ja niestety, ale muszę po prostu działać w tym. Czyli każdego jednego dnia te same sugestie wykonywać. Pamiętam, jak przyjaciel się zapytał mnie, no już byłem troszkę w programie, to było ponad 6 lat temu, i pytał się mnie, czy ty, Przemek, rano łóżko ścielisz. Ja mówię, no wiesz, no, czasem ścielę. Ale mówi, to czasem częściej, czy czasem rzadziej? No ja mówię, to raczej czasem rzadziej. Mówi, no to stary, to ty w ogóle, chłopie, nie zacząłeś trzeźwieć. Ja oczywiście zaraz takie delikatne zbuntowanie, ale jak, co? Przecież chłopi, ja już mam tyle abstynencji. No dzisiaj się śmieję z tych rzeczy. No ale właśnie, taka prosta rzecz, pościelenie łóżka jest dla mnie dzisiaj bardzo ważną rzeczą. Bo nawet jak mi przez cały dzień coś nie wyjdzie i nie dam zgody na to, czyli nie dam akceptacji, bo tym jest właśnie dla mnie rodzenie się pogody ducha, czyli akceptowaniem sytuacji wokoło. Mam prawo i świadomość tego, że mój przyjaciel czy ktoś bliski nawet jest w szpitalu i jestem z tego powodu bardzo smutny, ale to nie odbiera mi pogody ducha. I nawet jak inne rzeczy się skumulują i wrócę do domu, to widzę pościelone swoje łóżko. Czasem jest tak, że moja wspaniała żona mówi, dobra, to nie ściel, bo ja dzisiaj będę pościel zmieniać. A ja ścielę swoje łóżeczko elegancko i dobrze się z tym czuję. Ech.
A dodam tylko jeszcze, wiecie co, że za dobrego internetu tutaj nie mam. Jak będzie mi szwankować, to po prostu kamerkę odłączę. No i zacznę. Pochodzę z głębokiej rodziny DDA i alkohol spróbowałem dość wcześnie w życiu. Pomijając to, że przeżyłem wiele kłótni, awantur, krwi, potłuczonego szkła, bo mój tata, którego teraz bardzo kocham, a którego bardzo nienawidziłem, mój świętej pamięci tata, i to jest dla mnie jeden z dowodów na istnienie siły wyższej, którą dzisiaj też nazywam Bogiem, bo po ludzku to jest niemożliwe, żeby ktoś taką nienawiść, jaką miałem do własnego ojca, przekuć w miłość. Bo wiele razy patrzyłem na swojego tatę i mówiłem mu prosto w oczy, żebyś gnoju zdech. Byłem tak zdeterminowany, że no chyba nawet mógłbym ojca zabić wtedy. Jako taki dorastający nastolatek, 12-14 lat. I wiele razy mówiłem, że nie będę pił, że ja takiego piekła swojej rodzinie nie zrobię. Że moja rodzina to będzie taka rodzina, jak wtedy dorastałem, był serial Beverly Hills 210, jak właśnie w tym serialu. No ale to się tylko skończyło właśnie na takim wyobrażaniu i zgotowałem większe piekło jeszcze swojej rodzinie niż mój tata. Będąc już we wspólnocie ponad 2 lata, nie będąc w programie jeszcze, nie żyjąc programem, udało mi się pojednać z ojcem, przytulić się, rozmawiać z nim dobrze. Nawet się wspólnie modliliśmy. I to jest dla mnie taka wielka łaska i dar wybaczenia. Bo dzisiaj też myślę, że wiele rzeczy dobrych, których rodzi się w moim życiu, to ono się zaczyna od wybaczenia. Od takiego wybaczenia, nie że tam ci wybaczam, a w sercu dalej coś tam mam, tylko po prostu wybaczam ci. Tam, gdzie jest ta, ja to nazywam ambasada Pana Boga, czy ambasada siły wyższej, na dnie serca. Jak w podstawówce ktoś z Was malował serce dla dziewczyny czy dla chłopaka, to tu właśnie na dole, tu w moim rozumieniu jest takie dowodzenie, główny sztab. I te dowodzenie, nie, te rozkazy z serca nie wychodziły, bo były przysypane przez alkohol, narkotyki, chory seks, złe życie, obłudę. I wszystkie inne złe rzeczy. I dlatego się tak też działo. Tak się właśnie działo w moim życiu. I tak się działo wiele, wiele lat. W pierwszych trzech krokach, czyli o tym, że ja nie mogę, on może, czy ona, ta siła wyższa, i żeby jej pozwolić, to aż takiego wielkiego problemu nie miałem, żeby te rzeczy pouznawać, ponieważ pierwsza rzecz to miałem 3 próby samobójcze i to takie dość mocne i żyję i mam się dobrze i mogę mówić do Was. Drugie to, że miałem kilka naprawdę śmiertelnych wypadków i też oczywiście przeżyłem. No, w moim rozumieniu ja to rozpatruję w kategoriach cudu. Czym sobie zasłużyłem, że kolejny dzień żyję i tak jak dzisiaj do Was mówię, nie wiem. Ale dzisiaj wielu rzeczy nie wiem i dzisiaj nie muszę wiedzieć. 10 lat, 11 lat temu, jak zginął mój szwagier, to był mąż mojej żony, świętej, mąż mojej siostry, świętej pamięci Marcin. Przykładny mąż, ojciec, zginął w wypadku w czołowym zderzeniu. To był gość, który nigdy nie palił trawki, nigdy nie brał amfetaminy czy innych narkotyków. Jak jechaliśmy do miasta z mojej wioski, to ja mówię: szwagier, depnij gazu. On mówi: nie, Przemek, spokojnie, trzeba na znaki patrzeć. Mówię: jakie znaki, człowieku, tutaj nikt nic, dawaj, ciśnij. Nie. I no i gdzieś się tam kopałem z Panem Bogiem. Dlaczego na przykład zabrałeś Marcina, osierocił dwuletnią córkę i rocznego Dominika, a taki Przemek żyje? No i dzisiaj właśnie nie zadaję pytań, dlaczego tak się dzieje. Po prostu to przyjmuję. To tak jak dzisiaj Weronika czytała refleksję. Jaki ja tam jestem reżyser. No i tak. Uznać bezsilność nie był dla mnie aż tak wielki problem, jak ta druga część pierwszego kroku, czyli
czyli to, że to nie ja kieruję moim życiem. Słuchać mnie dobrze? Słychać, ok. Natomiast ta druga właśnie część pierwszego kroku, że to nie ja kieruję moim życiem, to z tym to miałem problem. Już mając nawet pierwszego podopiecznego, jeszcze gdzieś po swojemu. Natomiast na dzień dzisiejszy, na rok 2022, na luty, to mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie kieruję swoim życiem i przyjmuję to, co jest. Nie robię sobie stresu, jak spóźnię się, jak mi brakuje gdzieś czasu, bo to jest tylko moja niedbałość w sensie, na przykład, że idę później spać i ciężko jest mi się obudzić, że za dużo sobie na głowę biorę i tak dalej, i tak dalej. Wciąż się tych rzeczy uczę, bo ja mam świadomość, że właśnie na dzisiaj wciąż jestem dalej małostkowy, dalej jakiś taki nieradzący sobie, czasem jak dziecko w mgle, tylko mam super fajne rozwiązanie, mianowicie to, że on jest moim ojcem. I czasem jest takie pytanie na speakerce, jaki jest twój ulubiony fragment, czy jakaś rzecz z Wielkiej Księgi. Mam ich sporo, ale takim naprawdę flagowym to jest w trzecim wydaniu na stronie 53, w rozdziale Jak to działa, piątym, jak naszym zdaniem należy podejść do tego zagadnienia, czyli do zdrowienia, trzeźwienia. Przede wszystkim musimy skończyć udawać wszystko wiedzącego Boga. Następnie musimy uznać, że w tym dramacie życiowym Bóg ma być odtąd naszym drogowskazem. On jest przywódcą, my zaś Jego podwładnymi. On jest Ojcem, my Jego dziećmi. I to było mi przez ten pryzmat takiego głębokiego DDA, że Bóg jest Ojcem, było mi naprawdę bardzo, bardzo ciężko uznać. Bardzo ciężko, ponieważ no taki terror, co miałem od własnego taty, to jak ja mam uznać, że Bóg jest moim ojcem, czy ta siła wyższa i chce dla mnie jak najlepiej i że się o mnie troszczy i że on idzie po tych śladach moich i że mnie na rękach niesie. Jak to w ogóle przyjąć? I dla mnie było, taka pamiętam kiedyś w kolonii na mitingu starszy owiec koło 70, zapłakany z mocnymi łzami, opowiadał właśnie o swoim ojcu, tak jakbym swoją wypowiedź słyszał. I te zdanie mi bardzo mocno utkwiło, że jego tata na tamten czas inaczej nie umiał. I dokładnie tak samo było z moim ojcem. Tylko właśnie widzę, jak przyjaciele się niektórzy gdzieś z tym męczą i noszą to, że mówi się, no dobra, to puść to. I te owe puszczenie, to ja to puszczenie tej sytuacji czy jakiejś rzeczy bardzo mocno rozpatruję to w kategorii takiego daru, takiej łaski. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie muszę tego wiedzieć. Mam tu taki cytat też żołnierza z AK, pseudonim Radwan 3, o którym chciałbym powiedzieć i wpleść to właśnie z mojego świadectwa. Szacunku dla człowieka nabywa się nie wtedy, gdy widzi się go w pozycji bohaterskiej, ale gdy widzi się człowieka w udręce. Właśnie przez to, że dzisiaj widzę innych ludzi w udręce, widzę też swoją udrękę, to mam do tego właśnie drugiego człowieka szacunek, ale dlatego też mam, bo zacząłem się uczyć tego, żeby mieć szacunek do samego siebie, co w moim rozumieniu jest bardzo powiązane z PWW, czyli z poczuciem własnej wartości. Odbudowanie poczucia własnej wartości, wybaczenie, czy BWP, kiedyś jak oglądałem Rudego 102, to tam takie pojazdy oprócz czołgów jeździły takie BWP, bojowy wóz piechoty. A dzisiaj we wspólnocie BWP dla mnie to jest bezinteresowność, wdzięczność, pokora. Robię to bezinteresownie, jestem wdzięczny i pokora, czyli uznaję prawdę o sobie. Tak jak powiedział Franciszek Blachnicki, gość, który urzędował w Carlsbergu.
I te kilka rzeczy, tak naprawdę prostych, tylko żeby to uznać, że tak jest. Tak, tak było u mnie. W momencie, jak zacząłem coraz bardziej uznawać, przestałem wracać z meetingu, bo jeszcze się tak zdarzało, że wracałem z meetingu, już będąc na przykład 2 czy 3 lata. Proch aoski spadał, wkładałem klucz do drzwi i w domu dalej znowu latały talerze. Dalej były krzyki, moja Bogusia płakała, ja płakałem, kłóciliśmy się i no i za dużo się nie zmieniało. No nie zmieniało się, bo po prostu nie działałem. A nie działałem, bo był we mnie ten lęk i nie mogło nastąpić przebudzenie duchowe, o którym będę mówił. Bo gniew to luksus, na który Przemek alkoholik nie może sobie pozwolić. Po prostu nie mogę. Bo on mnie szybciutko doprowadzi do tego miejsca, w którym absolutnie nie chciałbym być. Absolutnie. Każdy ma prawo szukać własnej drogi w swojej trzeźwości. Moja droga jest z wielką księgą, z siłą wyższą, którą nazywam Bogiem. Cierpienie może być bardziej ubogacające niż każdy sukces. I tak naprawdę duchowość moja, dzisiaj moja duchowość, to jest dzielenie się doświadczeniem z drogi trzeźwienia. Duchowość też rozumiem jako jest taka dla mnie niewidzialna, tajemnicza siła, dzięki której podejmuję ryzyko zmiany tych moich starych nawyków, tych wszystkich przyzwyczajeń. Po prostu zacząłem rezygnować z ucieczki przed światem na rzecz takiego dostosowania się i dostrojenia do niego. Świat pędzi, świat goni. Kiedyś chciałem mieć cały czas jakiś fajny model samochodu i tak dalej. Dzisiaj jeżdżę 20-letnim Mercedesem i w ogóle mi to nie przeszkadza. Jak komuś to przeszkadza, to tak jak mi mówiła żona, i tu też dziękuję wspólnocie Al-Anon, na których meetingach mogę czasem uczestniczyć, jak jestem, czy otwartych meetingach w naszej wspólnocie, gdzie są dziewczyny z Al-Anon. Przyszedłem kiedyś do domu i Bogusia do mnie opowiada mi jakąś sytuację, a moja wspaniała żona mówi, ale kochanie, to co mi opowiadasz, to jest twoje czy moje? Ja mówię, no to jest moje. No a Bogusia mnie załatwiła jak małolata. No to ty sobie z tym radź. Ja mówię, ale zaraz, chwileczkę. No właśnie. I dzisiaj jakakolwiek sytuacja, jak cośkolwiek się dzieje, czy w pracy, czy na ulicy, czy we wspólnocie. Stary, to jest twoje i ty sobie z tym radź. No ale jak ty tak, Przemek, możesz? No właśnie normalnie. No to ja nie mam z tym nic wspólnego. Chcesz trzeźwieć, to przyjdź na mity. Dostaję telefon, jest cierpiący alkoholik. Jadę po niego, prowadzę go za rączkę, rozmawiam z nim, przywożę go raz na meeting, pokazuję mu, jak dojechać tramwajem. Przyjeżdżam po niego drugi raz, przychodzi na meeting, ale trzeci raz już musisz sam sobie znaleźć. Nie, że mógłbyś, albo fajnie by było. To jest takie, przeze mnie też było znienawidzone słowo, musisz. Nie liczyłem, ale przyjaciele, którzy są dłużej we wspólnocie, mówili, że w trzecim wydaniu jest 57 razy słowo muszę użyte. Tak samo jak czytamy fragment 5 rozdziału na każdym meetingu. W pierwszych tych 12, czy bodajże 13 wersach słowo uczciwość jest użyte 3 razy. Zdobyć się na uczciwość, zachować uczciwość i bezwzględna uczciwość. Czyli na tych wszystkich płaszczyznach. To nie jest, że ja pracuję w biurze czy na budowie, a to sobie mogę dwie kieszenie gwoździ wynieść. I to uznawałem, że to nie jest kradzież. Tak jak w takiej sytuacji mój dobry kolega, który już nie żyje, czy może nie kolega, ale się znaliśmy, Piotr Pawlukiewicz, mówi taką sytuację, że kiedyś u niego był ślusarz i wymieniał zamek i mówi, no widzisz, Piotrku, nie zrobię ci tego zamka, bo nie mam takiego iglaczka. Ukradli mi taki mały pilnik iglaczek. A Piotr Pawlukiewicz mówi, a skąd masz takie pilniki? A, z pracy sobie wziąłem. I to jest właśnie taka analogia do tego, że daję sobie prawo i zielone światło
na wszystko, tak jak w tym pijanym życiu, w tym chorym życiu dawałem sobie zielone na wszystko. I to chyba też przykład Pawlukiewicza. Jak najprościej zakorkować Eindhoven, Kolonię, czy jakiekolwiek inne miasto na świecie, duże miasto. Wystarczy na każdym skrzyżowaniu dać zielone światło. Wtedy samochody do siebie dojeżdżają i wszyscy stoją. W moim życiu do 37 roku życia, zanim przyszedłem do wspólnoty, było zielone światło na wszystko. Na alkohol, narkotyki, chore emocje, chory seks, chore zachowania i na wszystko. I myślałem, że trzymając w jednej ręce alkohol, w drugiej ręce narkotyki, że jestem wolny, kieszenie wypchane pieniędzmi i jestem panem i władcą świata. A tak naprawdę byłem małym, zalęknionym, 30-kilkuletnim facetem, który nie chciał uznać kilku rzeczy, takich po prostu zwyczajnych, prostych, zwykłych rzeczy. Każdy mój meeting to jest po to, bo przychodzę dla trzeźwości, by swoją służbą potwierdzać swoją wdzięczność. I tą wdzięczność mogę okazywać na różne sposoby. Od samego początku, jak byłem, no to starałem, miałem takiego też i mam do tej pory przyjaciela Tomka z Kolonii, który o tym właśnie mówił często, żeby nie być pasożytem we wspólnocie. No na meetingu tego nie można powiedzieć, ale pod salką czy przed meetingiem można powiedzieć: ty dziadu, przyjdź wcześniej na meeting, ułóż krzesełka, to nie będziesz uprawiał jęczydupstwa. No i rzeczywiście tak zacząłem robić. Tak zacząłem robić, angażować się w to, bo przez tą okazywaną wdzięczność moje serce zaczęło wzrastać. No i teraz tak. Jeszcze wrócę tylko na chwilę do tej bezsilności i do tego robienia za Pana Boga, o czym cały czas mówię. Mam taką fajną anegdotę, jak nie zapomnę, to ją opowiadam. Akurat mi się przypomniało. To jest tak jak w szpitalu psychiatrycznym stoją w kolejce po leki z wyciągniętą ręką i pani pielęgniarka wydaje im leki. Kolejka dość długa. Pierwszy stoi i mówi: ja tu jestem Napoleon, podbiłem pół Europy. Ile będę czekał? Drugi za nim stoi i mówi: ty jesteś Napoleon, ja jestem Mojżesz, dostałem 10 przykazań, 2 tablice od Pana Boga. Ten trzeci mówi: ty, ale ja ci żadnych tablic nie dawałem. No i właśnie ten trzeci to jest Bóg Przemuś, jaśnie Pan Dzidziuś Przemuś, który myślał, że wszystko umie i na wszystkim się zna, a rzeczywistość po prostu była całkiem inna, całkowicie. Po tych 3 krokach, które tak naprawdę no, nie były dla mnie wielkim problemem. Napisanie 4 też nie było problemem, ale wyznanie jej i właśnie to, co mówiłem na początku, pokora, uznanie prawdy o sobie, to był problem. Do tego, że zacząłem z Pawłem, który jest też moim przyjacielem, poprosiłem go o program. No, darłem koty na meetingu. Paweł jedno, Przemek drugie. No i jakby ktoś na tamten czas wtedy, to jest też dla mnie działanie siły wyższej, jakby ktoś wtedy do mnie przyszedł i powiedział: słuchaj Przemek, to będzie twój sponsor, to bym powiedział: stary, wszyscy, ale nie on. No ale minęło 2 lata i tak się stało. I chcę powiedzieć tylko o jednej sytuacji właśnie, jak siła wyższa działa, jak Bóg działał w moim życiu wtedy. Do tego się przyczyniła Iwona, która jest z Pawłem. I jak byłem przed ich domem blisko, to napisałem: dziękuję Iwonka, bo to też twoja zasługa. Zresztą jak to w świecie. Trzeba zawsze być wdzięcznym kobietom. I ona nie wiedziała, co jest w mojej głowie, że w mojej głowie jest coś takiego, że chcę zataić, ukryć jedną bardzo wstydliwą rzecz. I wahałem się z tym powiedzieć, nie powiedzieć. No ale wiedziałem o tej uczciwości, że jest tak bardzo ważna, że jak zataję, to prędzej czy później do mnie wróci. To prędzej czy później wróci. I no i mówię: dobra, powiem. Ale ujechałem trochę i mówię: no nie, nie powiem. No to nie dam rady. No nie dam rady. I dostaję zwrotkę po chwili właśnie od Iwony na te podziękowania moje. I tam była taka treść tej mniej więcej wiadomości: Przemek, nasz dom wiele słyszał. Zostaw wszystko w naszym domu i stań się wolnym człowiekiem. I ten właśnie stań się wolnym człowiekiem to było dla mnie tak budujące, tak mocne, tak,
przepraszam, tak trwałe jakby, że mówię, no nie, no to teraz powiem bez problemu. Wchodzę przez drzwi i znowu te lęki wróciły. I ten wstyd głęboki, taki bardzo głęboki wstyd. To jest też moje rozumienie dzisiaj choroby alkoholowej. Często się słyszy, że to jest choroba uczuć i emocji. I tak też mówię i tak to rozumiem, ale dzisiaj z tego perspektywy czasu to mogę też powiedzieć, że alkoholizm jest potworną chorobą cwaniactwa, czyli tego, że ja wiem lepiej, potworna choroba cwaniactwa i głęboka choroba wstydu, bardzo głęboka. Przyznać się właśnie i stanąć w tej prawdzie. Oczywiście wyznałem wszystko i doświadczyłem właśnie czegoś takiego, tego zrzucenia balastu. Akurat tego doświadczyłem. Tego bardzo, można powiedzieć, mocno doświadczyłem. No i krok szósty, siódmy, który, no tak powiem, wiąże te kroki, bo rozumiem to też tak, że dostałem narzędzia i Bóg absolutnie za mnie nie zrobi żadnej roboty. Mam sam zadziałać. W kroku siódmym słyszałem od starych AOWców, że stare tłumaczenie, czy nie wiem, czy jakieś takie tłumaczenie było siódmego kroku, bo tam jest zwróciliśmy się do Niego w pokorze, że było zwróciliśmy się do Niego w pokorze na kolanach, aby usunął nasze braki. I właśnie tak czynię każdego dnia, rano i wieczorem, w pokorze się zwracam na kolanach, aby usuwał te braki i przede wszystkim dziękował. Dziękował, 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 dziękował. Już przestałem daj, 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 przestałem prosić, 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 tylko teraz dziękować. Zdarza mi się jeszcze jak najbardziej, że proszę o coś dla kogoś, czasem też dla siebie, dla kogoś bardziej, ale to już nie jest na tej zasadzie, że daj, daj, daj. Tutaj z tymi kolanami przychodzą mi dwie rzeczy. Jedną może znam od roku, jak mówią w Stanach, zamiast zginać rękę w łokciu, zegnij kolana. A druga, bodajże dr Bob w literaturze naszej opisuje właśnie o karawanie i o klękającym wielbłądzie. Rano wielbłąd klęka, żeby załadowali na niego towar i tak też właśnie Przemek alkoholik czyni, a wieczorem klęka, żeby towar rozładowali. I wieczorem klękam właśnie, żeby też znowu dziękować. Ta lista osób i zadośćuczynienie, oczywiście wypisać te osoby nie było aż takim wielkim problemem, ale kluczem był właśnie te zadośćuczynienie. Bo dzięki krokom od 1 do 7 to zacząłem uzdrawiać swoje duchowe wnętrze. A krok 8 i 9 pozwolił mi uzdrowić te stosunki z otoczeniem. No i teraz te zadośćuczynienie moje zawsze wyglądało tak i do tej pory wygląda, bo lista jest jeszcze długa, osoby przybywają. Nie przychodziłem i nie przepraszałem, bo jak to przyjaciele we wspólnocie mówili, przeprosić to możesz kogoś, jak go nadepniesz nogą w tramwaju albo go stukniesz w Lidlu czy w Biedronce koszykiem. Czy w innym sklepie, jak się zderzycie koszykami. Masz, stary, błagać o wybaczenie. I nie jest to łatwe, jak się stoi przed bliską osobą z rodziny, czy nawet nie z rodziny, patrzeć jej w oczy, klęczeć i mówić, błagam cię o wybaczenie. Teraz, jak o tym mówię, to mam takie emocje, że mi łzy napływają. Absolutnie się tego nie wstydzę, bo to znak, że żyję. Jak to ten znajomy mój świętej pamięci pan Lukiewicz mówił, jak są łzy, to znaczy, że jest życie. I tylko taką też podam rzecz, bo moja siła wyższa ma naprawdę kapitalne poczucie humoru. W wieku 15 lat, pamiętam, miałem rower Ukrainę, taki z ramą, nawet miał światła i jechała taka pani i my, że, znaczy koledzy tam trochę mieli, ale oczywiście Przemek bardzo ostro, strasznie tą panią wyzwałem. Ja nie pamiętam motywu, ale to wyzywanie pamiętam. I na tą panią mówili na imię, znaczy mówili na wiosce Naćka, ale miała naprawdę na imię Nadia,
bo oni tam ze wschodu przyjechali. On jest może ode mnie 12-15 lat starsza. I później dopiero się dowiedziałem, że jej prawdziwe imię to jest Nadzieja. I grupa, na którą przyszedłem na meeting 14 lipca 2013 o 15:45, ona istnieje do dziś, tylko że jest o 11 i też się nazywa Nadzieja. To była pierwsza osoba spoza rodziny, czyli tak jakby obca, u której byłem właśnie zadośćuczynić z krokiem 9. I opowiedziałem jej sytuację i pamiętam jej słowa. Słuchajcie, od tego czasu minęło, ja tam liczyłem 24 czy tam 25 lat, czyli można powiedzieć ćwierć wieku, szmat czasu. A ona mówi takie zdanie, ta Nadzieja, ta pani Daćka: Przemek, daj spokój, to było tak dawno temu. No i mnie tak znowu poruszyło, bo myślę sobie, kurczę, jakby to było tak dawno, to by w ogóle powiedziałem, no ty, ale ja nie pamiętam, o co chodzi, poczekaj, bo nie wiem. A tu od razu z jej ust padło takie słowo, więc mi to pokazało jedno, że takie rzeczy zostają w pamięci i one są u człowieka w pamięci. Krok 10, prowadziliśmy ten obrachunek moralny i z miejsca. No z miejsca to jest dla mnie to, że zaczynam jakąś drobną sprzeczkę z żoną. Oczywiście podkreślam, zaczynam i nie czekam 2-3 dni, czy tak jak kiedyś, nie odzywałem się po 2 tygodnie. Taki mruk byłem. Tylko od razu mówię, przepraszam cię, kochanie. Się nauczyłem tego też od żony, bo Bogusia zawsze wyciągała do mnie rękę i mówi, my tam sobie tam kotkujemy, misiować se nie misiujemy, ale kotkujemy. Kiedyś przechwyciłem listy, jak mój tata pisał do mamy, jak był w wojsku i nazywali siebie kocie. I my gdzieś to tak sobie dla żartów też robimy. No i Bogusia zawsze nieraz mówiła, dobra stary, daj na zgodę i już. To jest coś niesamowitego, jaka jest wielka pokora też w mojej żonie, bo to dzięki też temu, że Bogusia przeszła przez to piekło i dzisiaj naprawdę stanowimy, ja nie powiem, że super małżeństwo, że mega wspaniałe, ale naprawdę dobre. Ja też nie jestem super kierowcą, nie jeżdżę najlepiej, ale staram się jeździć bezpiecznie. I pamiętam kiedyś taką rzecz, to był początek w moim programie, czyli na pewno z 5 lat temu. Nie, już byłem. To musiało być ze 4 lata temu. Jestem na meetingu, Bogusia pisze na WhatsAppie: Ty stary, robię pierogi z truskawkami, śmietanę mam. Chcesz? Ja napisałem, jasne, pewnie. Ja myślałem, że Bogusia pojechała po takie truskawki mrożone, kupiła, rozmroziła. A ona gdzieś tam jechała specjalnie po truskawki, żeby mi zrobić pierogi. I już zameldowała, że ma śmietanę. Dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego o tym mówię, że przez takie piekło, jakie było wtedy, to wszystko może się odmienić. Absolutnie wszystko. To jest tak, jak przychodzi nowicjusz i tam jest to zdanie z trzeciej tradycji w scenariuszu, że nieważne jak nisko upadłeś, nie odrzucimy cię. I tak też właśnie moja żona zrobiła. My dzisiaj stanowimy naprawdę super związek pod kwestiami takiego zrozumienia i przyjaźni. Moja żona jest moją wspaniałą przyjaciółką. Zna wszystkie moje tajemnice. Nie ukrywam nic. Nie mam lewych pieniędzy i tak dalej. No, to jest coś niesamowitego. No, krok 11. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację. Dla mnie, dla mojej też jeszcze tępej głowy najbardziej pasuje to porównanie, że modlitwa to jest jak ja mówię, czy rozmawiam z siłą wyższą, rozmawiam ze swoim Bogiem, a medytacja to jak słucham. Dlatego mam jedną buzię i dwoje uszu. I tego się bardzo, bardzo mocno uczę właśnie, żeby słuchać drugiego człowieka. Słuchać, dać mu się wypowiedzieć, nie przerywać w zdaniu, bo zdarza mi się to jeszcze. No, wciąż jestem małostkowy i tyle. No i ta najważniejsza rzecz właśnie, po co ja to robię? Dlaczego ja jestem w tym kroku 11? No właśnie, żeby poznać Jego wolę i prosić o siłę do spełnienia. Tylko do tego.
Tylko do tego. 14 maja też mam takie ulubione refleksje, za niedługo już będą. Bo niedawno był grudzień, już jest styczeń, zaraz będzie koniec marca i będzie maj. Są takie refleksje o tym właśnie, że już nie muszę być najlepszy i najwspanialszy. Wystarczy, że siebie za... Nie muszę być najlepszy i najgorszy. Wystarczy, że akceptuję siebie takiego, jakim jestem. Bo kiedyś byłem bandziorem, nieuczciwy i tak dalej. Taki, najłagodniej powiedziawszy, nic poń. I mówiłem tak, a takiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, to takiego mnie masz. No. Każdy, kto ma z was dziecko, czy są tu, jeżeli was, pośród was są rodzice, a myślę, że są, zdarza się jakiś wyrodny rodzic, że krzywdę robi swojemu dziecku, ale normalnie każdy rodzic dba o swoje dziecko. Czasem ojcowie czy matki spłacają za ojcowie za synów, matki za swoje córki, czy odwrotnie, długi i tak dalej. Kochają, przytulają. Ja nie byłem dzieckiem przytulanym. Ja nie pamiętam rzeczy, żeby mnie mama, takich z młodości, żeby mnie mama gdzieś brała na kolana, czy ojciec. Ale to też dlatego, że oni tak nie mieli w dzieciństwie. Moja mamusia się urodziła tuż po wojnie, w 49, tata w 54. No więc mieli takie dzieciństwo, jakie mieli. I nie zarzucam im też tego. Ja nie robiłem terapii DDA, bo żyję takim czymś, tak jak mi powiedział przyjaciel i wiele osób, że jeżeli wdrażasz program 12 kroków tak jak należy, czy tak jak mówił Clarence S. w 1965 roku na 30-leciu AA, mówił o tym, że program AA naprawdę wszystko załatwi. Tu mam też takie zdanie zanotowane jego, to właśnie powiedział ten Clarence S. Jeżeli ten program jest dla ciebie, momencik, a jeśli ten program nie jest dla ciebie łatwy, weź do serca moje słowa. Robisz go źle, bo ten program jest łatwy. Bo ten program jest łatwy i on naprawdę, nie wiem jak u innych jest, ale u mnie ten program załatwia wszystko. Załatwił mi dzieciństwo i wszystkie inne rzeczy. Ja naprawdę bardzo mocno kocham swoich rodziców, kocham swoje rodzeństwo, bardzo kocham swoją teściową, mojego szwagra Przemka i tak dalej. Kocham swoją rodzinę. To tak jak nasza wspólnota powstawała, gdzie były wcześniej grupy oksfordzkie i bazowały na czterech absolutach. O tym też często Irenka Sakron mówi, czyli absolutnej uczciwości, bezinteresowności, miłości i czystości. Czystości zamiaru takiego. Czystości zamiaru. No i ukochany krok 12, czyli coś, co jest też przedmiotem całego mojego świadectwa. Wyraźnie tu widzę, bo mam otwartą wielką księgę na stronie 50, przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków. A u mnie wcześniej chyba ktoś literki pozmieniał, bo ja myślałem, że tu jest napisane przebudzeni duchowo w rezultacie chodzenia na mityngi. Ale tak nie ma. Nie ma, że przebudzeni duchowo w rezultacie chodzenia na mityngi. A ja myślałem, że w rezultacie chodzenia na mityngi to ja się przebudzę. No ale się przebudzałem o 6:30 do pracy tylko. Tu jest wyraźnie napisane. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków. Jakich kroków? Ano tych, które są tutaj opisane. Tych, które są opisane. Każdy, na każdym meetingu, jak czytamy fragment 5 rozdziału, jest ten podpunkt ABC. To jest ewidentnie krok pierwszy, krok drugi i krok trzeci. I stosowaniu tych zasad. I tu jeszcze taka jedna anegdota. Do pewnej pani przyszedł lekarz do jej córki, przepisał leki. Ona wykupiła tą receptę. I lekarz się pyta, po kilku dniach spotkał ją i pani Stasiu, no i jak tam pani córeczka? Wyzdrowiała? No, panie doktorze, jeszcze jest tak różnie, bo jak z tych niebieskich tabletek ułoży domek, a z tych żółtych ułoży słoneczko, to nawet jej się trochę poprawia. Doktor mówi, ale proszę panią, te tabletki trzeba łykać. Tak? A to ja nie wiedziałam. No właśnie, to jest właśnie tak jak narzędzia ze wspólnoty.
No co z tego, że ja je znam i mam świadomość, że one są, jak ja ich w ogóle nie używam, w ogóle ich nie stosuję. I nic się nie będzie zmieniać. Jeżeli w sugestiach mam napisane wyraźnie zdenerwowany lub zły na kogoś, pomódl się za niego i tam jest wyraźnie napisane, Panie Boże, błogosław tą osobę, czy w jakiś inny sposób wypowiedzieć te słowa. To ja też tak zacząłem czynić. Ja po wielu sprzeczkach, czy nawet mniejszych, czy większych awanturach, nawet jak latały talerze czy kubki, oczywiście przeze mnie, to szedłem, klękałem i mówię, Panie Boże, dziękuję Ci za tą kuchnię, ale nie wiem, co teraz zrobić. Weź coś zrób. I za parę sekund już było inaczej. Aczkolwiek w naszym domu, nad naszymi łóżkami jest duża półka z tego szwedzkiego sklepu na I. I tam jest napisane na dwóch małych karteczkach. Bogusia ma napisane, ja mam napisane. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Nie jesteś Bogiem, jest Nim ktoś inny. Uśmiechnij się, wyluzuj, pogody ducha. I bardzo często Bogusia mówiła, idź sobie, kochanie, przeczytaj tam karteczkę, albo ty, stary, idź tam karteczkę przeczytaj. Ale też doszło do tego, muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że sam mówiłem do Bogusi. Hej, Bogusia, idź tam sobie karteczkę przeczytaj. No i tak też właśnie rzeczywiście było. Szła sobie i nawzajem czasem czytaliśmy karteczki. Krok 12, też jeszcze rozumiem, że w ogóle celem programu 12 kroków nie jest osiągnięcie takiej pełnej doskonałości. Jego celem jest dla mnie rozwój i to, aby podać go dalej. I podając dalej, to jest to, co czytałem na wstępie, to jest właśnie rozdawanie tego urobku. Jak mi się sponsor zapytał, po co chcę robić program, no to żeby zmienić swoje życie, żeby było inaczej, żeby było lepiej. No guzik. Chłopie, robisz go tylko po to, żeby go podać dalej. A pośrednio, owszem, z tego korzysta. I im więcej działania, tym więcej efektu. Ale nie na tej zasadzie, że jaśnie pan Dzidziuś Przemuś teraz alkoholik, ileś tam niepijący będzie zbawiał świat. Bo znowu się stawiam w roli Pana Boga. Wcześniej mnie nie było, jak piłem, a później był taki okres, że mnie nie ma, no bo Przemek rzekomo trzeźwieje. A to na mityngi, a to warsztaty, a to dni skupienia, a to zloty radości i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. A dzisiaj jest to wszystko wyważone. Jak kończę program z podopiecznym czy ze sponsorowanym i sobie tak w duchu myślę, no teraz sobie Panie Boże odpocznę. A tu za chwilę telefon, a tu za chwilę kogoś poznaję. Przemo, mam prośbę, proszę Cię, przeprowadź mnie przez program. No i ja już myślałem, że sobie odpocznę, ale nie. To jest właśnie druga część pierwszego kroku, że to nie ja kieruję swoim życiem, że to nie ja w tym działam. I pierwsze, co robię, to oczywiście dziękuję Bogu za to, rozeznaję to w modlitwie też i pytam mojej żony. Po prostu normalnie pytam, bo to jest też czas, który mógłbym poświęcić na przykład dla swojej żony czy w małżeństwie, czy rzeczywiście mogę tak zrobić. I wtedy, jak dostanę zielone światło od mojej żony, to wtedy zaczynam działać. Jak na wstępie takie jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że 10 przykazań jest dla ludzi, którzy nie chcą pójść do piekła, a 12 kroków jest dla tych, którzy już tam byli. Część tego piekła to opowiedziałem wam właśnie, jak to było. A jeszcze chciałem o jednej takiej rzeczy właśnie ważnej powiedzieć. Kiedyś z jednej awantur uciekałem z domu i bo tu już czas widzę, się też zbliża do końca. I była taka sytuacja, że ojciec mnie gonił i przed wejściem do domu jeszcze werandy nie mieliśmy, był taki zwykły ganeczek, tam były takie polany drzewa z jednej strony, z drugiej. Ja uciekając rzuciłem tak za siebie tym polanem. Miałem może wtedy 12 lat, 14. I ojciec dostał tym polanem tak mocno, że wypłynęło mu oko. Wybiłem oko własnemu ojcu. I bardzo wtedy to przeżywałem. On często jak był pijany, wypominał mi to i żyłem z tym poczuciem winy. Aż właśnie do tego czasu, jak tak zacząłem żyć i stosować te rzeczy z programu. Jak przytuliliśmy się, to pozmieniało się to wszystko. To jest właśnie to, że na tamten czas
Absolutnie, ale to absolutnie inaczej, inaczej nie umiałem zrobić. Absolutnie. No pozmieniało się o wiele, wiele relacji się pozmieniało. Powiem jeszcze już tak w końcówce, że duchowość to jest też zdolność moja do zrozumienia samego siebie. To jest też moja duchowość, taka zdolność do zrozumienia, bo dzisiaj myślę sobie, że te zrozumienie tego wszystkiego, co się wokół dzieje, to jest ta istota, że istota tego wszystkiego. Program to nie są też żadne sugestie, to jest działanie do wykonania albo niewykonania. Jednak to już nie jest mój problem. Trzeba solidnej, takiego źródła siły duchowej, by nie ulec takim ciągotom jak arogancja, pycha, pomiatanie, pogardzanie innym, wywyższanie się i lekceważenie wszystkich zasad. I zdarza mi się jeszcze nieraz tam jakieś zasady połamać, ale nie mam takiego problemu właśnie, żeby podejść i powiedzieć: stary, przepraszam, czy tam w jakiś inny sposób przyznać się do tego błędu. A wkraczają dojrzałość ze strony 331 jest takie zdanie. Tragedią naszego życia jest to, jak głęboko musimy cierpieć, zanim nauczymy się prostych prawideł, którymi trzeba żyć. Niby tak, ale szkoda, że to czasem inni ludzie muszą sporo wycierpieć, zanim my czegokolwiek się nauczymy. I właśnie te cierpienie to mieli na pewno moi bliscy ze mną. Cierpienie w abstynencji, które miałem też. Cierpienie w abstynencji. Trzeźwienie jest pewnym procesem zdrowienia w przypadku alkoholizmu, dość długim. Abstynencja jest tylko stanem. No i właśnie ten stan u mnie trwał prawie 3 lata. I już taka końcówka tej mojej wypowiedzi, chyba z 3 lata temu, czy 4, byłem na zlocie w Polsce nad morzem, w Sarbinowie. I tam po mojej wypowiedzi, takiej krótszej, może tam 5-7 minut, podszedł do mnie przyjaciel, który jest moim podopiecznym, sponsorowanym. I mówi: Przemo, gadałeś o mnie. Ja byłem antyprogramowcem, anty na wszystko. Tylko miałem zakręconą flaszkę. Proszę cię, przeprowadź mnie przez program. Następny przypadek przyjaciela z Norymbergi. Zobaczył mnie w Kalsbergu. Mówi: ty, jak cię pierwszy raz zobaczyłem, to ja myślałem, że ty wariat jesteś. Tu chodzisz, tu śpiewasz, tu się modlisz, tu to. Później usłyszał moją spikerkę w Ludwigsburgu. Poprosił mnie o program. To są dla mnie takie naprawdę piękne rzeczy, których mogę doświadczać, że pomimo pociętej lewej ręki, to są te efekty też mojego samobójstwa, te widać. Mogę się dzielić doświadczeniem i też chciałem wam bardzo za to podziękować, że mogłem to dzisiaj na waszej grupie też zrobić. Myślę, że na teraz to tyle, bo bardzo chcę się też trzymać czasu, nie chcę przedłużać. O tym też mi mówił często mój sponsor Krzysiu Sternowa, który widziałem jest tu też. Też Krzysiu, dziękuję ci za twój czas i za to, co dla mnie zrobiłeś. Bo to jest bardzo ważna rzecz. Punktualność i szanowanie czasu, właśnie to jest szanowanie drugiej osoby. No to tyle. Bardzo wam dziękuję. Kocham was. Odpalę teraz kamerkę, bo akurat się nie przerywało. Myślę, że dobrze się nagrało. Będę mógł siebie odsłuchać. Dziękuję.